Co było powodem zamknięcia hali? W ubiegły czwartek, jak wszyscy wiedzą, Tarnogórzanie, Tarnowskie Góry nawiedziły ogromny deszcz nawalny. Niestety efektem tego deszczu było zalanie tego parkingu technicznego, którym dostarczany jest sprzęt na arenę główną do hali sportowej. Po usunięciu tego zalewiska przez strażaków doszło do zapadnięcia się ziemi koło studzienki kanalizacyjnej, która odprowadza wodę z tego terenu. W tym czasie to zapadnisko było na tyle duże i istotne, że strażacy zdecydowali o ewakuowaniu hali. To była już godzina 22 i chodziło głównie o pracowników. Natomiast w konsultacji z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i PIMB-em, czyli Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu eksploatacji hali sportowej do momentu wyjaśnienia przyczyn zapadliska. Mając w pamięci to, że Tarnowskie Góry przy dosyć specjalnej budowie geologicznej może powstać ryzyko zapadlisk, które mogą zagrażać budynkom. A w tej chwili toczą się jakieś prace mające na celu wyjaśnić przyczynę tych zapadlisk, tak? Tak. Mówię także, że z konsultacji z PIMB-em zleciliśmy wykonanie ekspertyzy opinii, jaka była tego przyczyna, a także, żeby ta opinia, ekspertyza dała nam odpowiedź, co musimy zrobić, aby to wyeliminować. Wynajęliśmy geologów. W chwili obecnej trwają odwierty, które mają zbadać przekrój geologiczny w pobliżu zapadliska i określić, co było przyczyną. Czy jest tam jakieś pustki, które trzeba by było wypełnić, czy jest to z rzeczy nie na tyle istotne, że wystarczy jakby zastępić tylko te zapadlisko, które powstało na powierzchni. Jaka jest głębokość tych odwiertów i kiedy będą znane wyniki? Wykonywane są w chwili obecnej 3 odwierty, każdy z nich na głębokość około 30 metrów. Same odwierty powinny się skończyć w dniu jutrzejszym. Później trzeba je jeszcze przeanalizować uzyskany materiał i specjaliści obiecują nam, że koniec tygodnia, początek przyszłego tygodnia powinniśmy mieć wyniki opinii. Czy w tej chwili z tych odwiertów już wynika coś niepokojącego? Na razie ten pierwszy odwiert daje nadzieję, że nie są to jakby, nie ma tam dużego zagrożenia dla samego obiektu i przypuszczalnie jest on bezpieczny w eksploatacji, ale musimy poczekać do samego końca i odpowiedź, czy mimo wszystko nie będą potrzebne jakieś drobne korekty czy wypełnienia.